Czy to nie jest cudowny widok? Tak, widzowie, z tej strony Wiksu Piksu. I dzisiaj mam pelerynkę na sobie, jestem kapłanem, mam pelerynkę. I dzisiaj będziemy oglądać mój stary świat, także stawcie łapeczkę w górę, suba i bez zbędnego przedłużenia oglądamy. Znaczy oglądamy, podziwiamy krajobraz, dobra, może ja zmniejszę te czanki. Do 10 tradycyjnie, no trochę nie, ale ta mapa jest taka duża, że mi zaraz wywali kompa, co prawda mniejsza niż ekipa i jest to wersja 1.16.2. No ale wiecie. O, uda się przełączyć. Patrzcie. O, o, dobra. To jest wioska, którą budowałem mega dawno temu, także zaczniemy od tej wsi, bo ogólnie nudziło mi się, chciałem sobie pobudować świat, gdzie będę trochę grał, no w końcu na nim nie grałem za bardzo, ale trochę czasami ten, także budowałem to już mega dawno temu. Wiecie co, ja to wszystko wywalę. Wezmę tylko baryl bloka i oglądamy. Także co tu mamy? Tu mamy drzewko, no to co nie ma co podziwiać. Kurde, teraz jakby to budował, no to by to wyglądało 100 razy lepiej niż takie coś. No ale wtedy to się uczyłem budować, więc no. Mam do tego jednak sentyment duży. Budowałem to, pamiętam, zacząłem chyba w 1.14, czyli już kilka dobrych bitych lat temu. Potem jeszcze trochę w to grałem, a potem już poprawiałem tylko poprawki, bo to wszystko budowałem w jeden rok, to zbudowałem tam w kilka miesięcy, chyba w lato, jak jeszcze się nudziło, i tam zbudowałem jeszcze jedną dzielnicę chyba w kolejnym roku, ale więcej nie budowałem, także ten film chyba będzie podzielony na dwie części, bo jest naprawdę długi. Chyba mamy pierwszy dom, co tu jest? No tu nic nie ma, serio? Jest taki dom? No dobra, nie wiem, czy ja wszystko pozwiedzam, ale jeśli nie chcecie oglądać wszystkiego, to możecie sobie przewinąć tylko do tych najciekawszych momentów. Z czym jest dziura w dachu? Nie miałem tego w ogóle. O, to tak już wygląda lepiej, patrzcie. O, taka mała poprawka, 100 razy lepiej to wygląda. Dobra, coś tam mogę trochę pobudować, jakoś tam. Jakoś mega mi na tym świecie nie zależy. Chociaż powiem. Znaczy powiem, nie powiem, trochę waży, swoje waży i to dużo. No ale, wiecie. Chcecie to wam, tą mapę dam chyba nawet do pobrania, bo jeśli mi się to uda zrobić jakoś, już nie pamiętam jak się to robiło, ale pamiętam, że ten, dzisiaj taki odcinek w stylu Roxa, ostatnio zrobiłem kilka odcinków. Wiem, że mnie długo na YouTubie nie było, ale musiałem sobie zrobić przerwę, była ona mega konieczna. O, tak ten dach wygląda lepiej zdecydowanie. O, patrzcie na to, musiałem sobie zrobić przerwę od YouTube'a. No a teraz powracam i to myślę, że może nie w wielkim stylu, ale z czymś większym niż jeden film tygodniowo. Także no. Dobra, to toaleta to nawet nie ma co gadać. Patrzcie, fajny design na podłogę. No co prawda to jest 1.16, więc... A no, nie pokażę tego wam, bo to dodali w 1.17, a nie 16. Chodziło mi o to i o ten dioryt czy coś tam. Taki jakby ten blok, gdzie jest ametyst. Tough. I on ładnie się komponuje z tym, bardzo ładnie, nie z tym drugim, no nie pamiętam jak to było. W każdym razie, no ładnie to wygląda. Dobra, zwiedzamy te domki, no tu nic nie ma, nie mam co tu za bardzo. Ej, dobra, ten jest największy domek, patrzcie na to. Oj, drugie piętro na... No to drugie piętro jest mega, jeszcze te kanały są najlepsze, bo to jest w ogóle jakiś ten, patrzcie. No to no nic nie ma w ogóle. O, sprawdzimy sobie, czy coś jest pod ziemiami. Pod ziemią. Tu, tam pamiętam, że był tunel, ale to wam zaraz pokażę, tam nic nie ma, tam nic nie ma. A tam jest jakieś ukryte pomieszczenie, a tak, to był tajna baza mafii. Pamiętam to. Dobra, oni tu zamykają drzwi, tutaj jest wagonik. Możemy się zaraz przejechać, chociaż widzę, że może być problem z tymi wieśniakami. Weź, wywalaj z tych torów. Nie aż tak źle, chociaż... Lepiej by tu wyglądała cegła, patrz, albo coś takiego chociaż. No wiem, że to nie jest majstersztyk, ale lepsze takie coś niż nic. O, no lepiej to wygląda na pewno. Czy z tym, to nawet fajny design jest trochę. Patrzcie, kurna. Może coś takiego kiedyś użyję gdzieś. Dobra, ta podłoga z wełny to mnie w ogóle rozwala zawsze. Oj, kwiatuszka! Wow, to było rzadkie. Patrzcie, do niedawno, nie aż tak dawno na tym grałem, bo tu są ta komenda z niewidzialnymi ramkami, także no naprawdę nie było to jakoś mega dawno. Gdzieś wtedy nauczyłem, to było, nie wiem, z ile tam, z 2 lata temu. Bo już w ogóle same dinozaury mojego kanału pamiętają to. Nikt nie pamięta tych czasów.
A jak już ktoś jest, kto pamięta te czasy, to na pewno nie na tym kanale. O kurde, stacja, tu jest kolejka. Siema, kurde, wyniósł, siema. Yeah, pamiętam, to ta podłoga z koperów tu jest. O kurde, patrzcie, podłoga z koperów. O, ale ja miałem pomysły kiedyś. O Jezu, to wygląda tak źle, ale zarazem takie śmieszne to jest. Yeah, ale mam wspomnienia, wy to nie wiecie, ale ten... Czekaj, A, i tu mam też ten zestaw, pamiętam to. Pokażę wam, co tu jest. Tu są... Zapis... A, czekaj, dobra, wywalę to. O! I teraz C5, czyli C5. Jak to było? C5? C plus 5. Czemu to nie działa? A czekaj, może muszę tak, C plus 5. X plus 5. A, zapisano pasek przyboru X plus 5. Ale ja tam nic nie mam. A patrzcie, jakbym miał coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest ten chyba. I to muszę sobie tak. C plus 5. I teraz mam taki zapis. O, taki jest zapis. Patrzcie, wy nie ogarniacie pewnie, co tu właśnie robię. O, to jest mój zestaw oczywiście. Tu jakiś shulker box. Kurde, Luwina, klata Wixa, co to w ogóle jest? Kurde. To nie jest z tej mapy, to jest z jakiejś innej mapy. Pamiętam to. To tam wiem, z czego to jest. To też, ale to na pewno nie jest z tego. To musi być skądś indziej. No i teraz co ja z tym zrobię? Dobra, zostawię to może już. Patrzcie. O! To są takie zestawy, że można to zapisywać, jeśli ktoś nie ogarnia. Ja to ogarnąłem właśnie te 2 lata temu i kompletnie o tym zapomniałem. Dobra, sklep Mariolki. Patrzcie, jakby to ładniej wyglądało z tym Glow Ink Sackiem. Ja trochę tu zwiedzam, ale trochę też popróbuję budować. A nie, bo to też nie da się zmaszczyć. Magma, drewno, TNT. Tu zapłać. O kurde, ile złota. Obie. Jaki Bugatti. Jaki Bugatti. Tu oczywiście 54. I oczywiście musi być ten. To ładnie, to, znaczy ładnie, no. Jakby tu była szyba taka, czekajcie. Szyba może być ta albo ta. Zaraz zobaczymy, co lepiej wygląda. Ta czy ta? O kurde, mnie to nawet nie widać. Dobra, nie wiem, tak średnio to wygląda, jak mam być szczery. Dobra, tytuł chłop tu siedzi oczywiście z barrier blokiem, tak? Z barrier blokiem? Nie, po prostu to są płotki, on nie umie tędy przejść. O Jezu. Dobra. Tam nic nie ma, nie? Nie, tu nic nie ma. Musiałem się upewnić, nie? Dobra, co tu mamy? Tu jest zoo. Ogród! Dobra, Nie mogę na to patrzeć. Ogród, fajny ogród z takim drzewkiem. Ja lubię sadzić różne drzewa, takie ciekawe. W tym, bo to ładnie moim zdaniem wygląda. No dobra, może przejdźmy w tą stronę. Pamiętam to, kurde. Tu nie dało się tak tabliczek, więc stawiałem... Oj. Więc stawiałem tak, o. Czekaj, a to dalej działa? Nie, to nie działa. Dobra. Ale pamiętam to. Tu ten blok... Ojej. Tu ten blok się zepsuł, nie wiem czemu. No, oczywiście złoto jako ten. Kamienica. Ojeju, ja wiem, czy ja to jest kamienica, ale wam nie mogę powiedzieć. Z prawdziwego życia wzięte. No może to tak nie wygląda, ale... To w ogóle nie wygląda jak ta kamienica, ale ja wiem po kim to jest. Ja wiem, tu jeden pokój jest. Który to jest pokój ten? Nie, to nie jest ta kamienica. To nie jest ta kamienica, co ja w ogóle gadam. Ta kamienica jest tam na końcu, tam ta stara kamienica. Dobra, tu jest ten budynek AK21.0. Co? Co ja tu napisałem? Co to jest w ogóle za adres? Co to jest za szalony adres? To jakieś biuro, to... Tu jakiś wolę rzeczy nie pytać. Jestem na helikopter. A teraz tu można tak było zrobić. Czekaj, gdzie to jest? Tak, no niby można było zrobić, ale chodziło mi bardziej o coś w stylu... Patrzcie. Albo coś takiego. No, a chciałem te płytki zakryć. Albo coś takiego. O. A jakby to wyglądało, szczerze mówiąc? Czekaj. Źle to zbudowałem. Nie, no spoko by wyglądało. Naprawdę spoko. Podoba mi się taki pomysł. No tylko to by było widać. No to faktycznie trochę kicha. Dobra, przechodzimy dalej. Tu jest basen. A co tu jest w ogóle? Autobus godzina 24, a nawet nie pisze, gdzie te autobusy mają być. I tu jest oczywiście taki ten, że nie można tego nawet otworzyć. Także super skrzynka na listy. Ale to taki ten od razu. Przybieralnia tutaj co jest?
Ej, dobra, fajny to jest pomysł. Jest taka, że tam męska i damska, ale tylko nie widać nawet. No to super. No nie wiem, dziwny ten basen. Co tu pisze? Basen. Czemu ta tabliczka jest ciemniejsza? Światło tak działa, nie? Patrzcie. Światło tak działa. O. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Pizzeria! Jezu, dobra, nie. To widać, że stare to jest. Kucharz. Kucharz Lulek. Lulek. Nie wiem nawet, czy taki... O Jezu, co ty? Ojojoj. O, te kosze pamiętam, jak rozstawiałem. Plastik, szkło i papier. No tylko to jest głupie, bo przecież ten zaraz się to rozpadnie. Dobra, co tu mamy? Tu budynek nawet nie powstał nigdy. Tam jest balon. Zaraz się tam przelecimy. Tam jest fajnie. 230? To jest tak? Nie wiem. O, to jest fajne, podoba mi się. Ten. Tak jakby beczki. Jeśli tutaj wieśniaki sobie stoją, czy on zginie? O, dobra, wolę nie pytać. Co tu w ogóle jest? Ja tak brzydko zbudowałem. Patrzcie, to są wodorosty, ale to nie wygląda. Ale wodorosty inaczej wyglądają. Patrzcie. Ty to z tych torach. Jeju, jak ty. Jeju, co to jest? Ale to długo budowałem. Patrzcie, to jest mój pierwszy pomnik w ogóle w grze. Wielki pomnik burmistrza. Ojej, ile to jest pikseli? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To nawet nie jest osiem, to jest niesymetryczne, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Yeah! Ale ten ratusz mi wyszedł dowalony. Patrzcie. No może nie jest to jakiś szczyt ten, ale konstrukcja nie jest nawet taka zła. Z przodu wygląda dowalony. Nie wiem, jak to powiedzieć. Patrzcie, no z przodu wygląda kozak tutaj flagi Polski. Ten taki murek, co prawda nie da się tu za bardzo wejść. Nie, tu jest wejście. Nie, tu nie ma wejścia. No dobra, ale taki ratusz to jest, to wygląda jak prawdziwy ratusz. Mega to jest. Ja mógłbym to nawet przebudować, ale mi się nie chce, szczerze mówiąc. I te bloki też w sumie można było jakoś ciekawe zrobić. Jo, patrzcie, o Jezu, jeszcze ten trapczas. Ja nie umiałem nawet używać prawdziwych skrzynek i dawałem tu trapczas. Ale pamiętam, jak to robiłem. Jeszcze te dywaniki, ten... Co tu pisze? Co tu pisze? Ratusz. No dobra, nieważne. Dom burmistrza Stefana. No super. Fajny dom, nie? Są jakieś papierki. Co tu jest w tych pokoikach? Tu nic nie ma. Pomarańczowy z białym tak się jedno fituje. Co to w ogóle za pomieszczenie? Nie wiem. Ma być sypialnia, ale... O kurde, bogaty ten burmistrz. Nawet złota nie ma, tylko diaksy ma. Patrzcie, widzowie. Widzicie? Burmistrz normalnie to jest ten. Bogaty. Bugatti. Dobra. Nie wiem, czemu Bugatti mówię, tak mi jakoś. Kiedyś coś wyszło. Dom Bogaczan. Zarąbisty dom Bogaczan. A, bo on jest naprzeciwko ratusza, no to musi być przecież dom Bogaczan, nie? Yeah. A zaraz będzie szpital. I tu jest chyba pułapka z TNT. O ile pamiętam dobrze. Tak, tu jest TNT. Ohoho! Uuu, mi korci! Ale nie, dobra, nie chcę. Tylko nie da się stąd wyjść. A nie, da się stąd wyjść, patrzcie. Znaczy tu zamknąć. I tu. A jak chcesz się sam zamknąć, to musisz takie coś zrobić. To jest taki durny system, ale jednak coś w tym jest. Dobra. Przechodzimy tędy. Patrzcie, tu możemy sobie dzwonić i przyspieszyć. To jest Mac, to nie jest pizzeria, co ja w ogóle? Czy ja myślałem, że Mac to jest pizzeria? To są kaktusy, oczywiście z blokami ten. Jeszcze, a nie, to nie są te stare. Patrzcie, tu jest dziura w dachu. Yo, co ja tu zrobiłem? Czemu to jest dziura w dachu? Co to w ogóle? Tu jest klinika. O, to jest ta kamienica, dobra. Czekaj, zaraz wam to pokażę. Szpital. Taka perełka, dobra. Sala operacyjna i badawcza. Łóżka. No wygląda to trochę jak szpital, nie powiem. Ale bardziej taka przychodnia niż szpital. Czy to jest podpisane wyjście? Zatkało z tego. Fajny szpital. Czemu tam jest kostka moczna? Dobra, zaraz wam to pokażę. Co tu jest? Tu jest sklep. Tak, tu jest sklep. Kasjer. Dobra, chociaż nie ma żadnego błędu ortograficznego. Co tu miało być? Blok RN3. Co tu w ogóle za ten? To nawet nie ma ulicy ani nic. To jest po prostu jakieś losowe. To pamiętam, niedawno budowałem. Znaczy, niedawno. Niedawno znaczy kilka dobrych bitych lat temu. To... I tamto, Jezu, to jest mój najnowszy projekt, który wyszedł mi najlepiej z tego całego miasta, bo to widać. To budowałem wszystko na początku. Potem zbudowałem tamto, potem zbudowałem... Nie, potem zbudowałem tamto, potem tamto, potem to, a na samym końcu to. I
to wyszło mi najlepiej. A tam co jest? Nie wiem, szczerze mówiąc. To jest chyba jakieś... Kino? To jest kino chyba. Patrzę, tu jest tam, wtedy... wybieg dla psów. W owym czasie chodziłem z psem na takie właśnie tory wyścigowe, jakby można to tak nazwać. Bardziej taki wybieg dla psów po prostu. No i z Sarą spokojnie schodziłem. I dlatego to tak się nazywa. Ojojoj, nie chcę niszczyć, nie? Chcę niszczyć. Patrz, tu piesku. Jesteś co prawda na smyczy, a nie dziki. Bo dzikie mi uciekały stąd. Bang! Jezu, to są takie zabezpieczenia. Zaraz wam tu pokażę. Dobra, najpierw ta kamienica, nie? Bo to jest po prostu jakiś hit. Czemu to są w ogóle pnąża? O, tu jest ta piwnica! Ta piwnica! To prawda, schody mi się nie zmieściły, ale to jest ta piwnica. Tylko tam jest bardziej ten... dobra, tu są te domy. Ten dom to kojarzę. Kamienica z kamienia, no bardzo odkrywcze, nie? Tu są obrazy, no to ten. A tu jest przedpokój, tu jest oczywiście ten stół. Tutaj barrel block oczywiście. Fajna kuchenka bardzo. Tutaj komp przy łóżku i tutaj łazienka, no kurde. Jeśli zgadniecie w komentarzach, czyli to dom, no to naprawdę dam wam serduszko i pogratuluję osobiście. Bo kurde, no nie powiem, to jest biblioteka. Tak, to jest Biblia. W owym czasie też chodziłem do biblioteki, więc nie powiem. To jest scena do mówienia, ale czemu ona... Mównica, ale czemu ona jest tu i w ogóle... Nie wiem, tu są jakieś plakaty książek, czy co tam ma być? Nie wiem, co to w ogóle. Dobra, co tu jest? Tu jest bunkier! O Jezu, tu jest bunkier! Ja pamiętam, co tak krzywo zbudowałem, że aż mi po prostu wstyd było wtedy. Yo, i tu gdzieś jest tajne przejście. Tu jest tajne przejście, myślałem, że tam. Schron! Oooo! Tu jest schron! Patrzcie, jak wygląda schron! Oczywiście z obsydianu. Żołnierz. Pamiętam, że tu mi coś kiedyś wybuchło chyba. O, chyba w tym pokoiku mi wybuchło coś. Pamiętam to. Żołnierz. Oni wszyscy są żołnierzami, aż ziewam normalnie. Nie wiem, czy to dobry znak. Tu jest lokum kaprala. Także proszę bardzo. Tu było jakieś przejście ukryte za obrazami. Jakieś przejście. Czekaj, sprawdzę. Nie, tu nic nie ma. Tam jest kopalnia, która wyszła mi, szczerze mówiąc, bardzo ładnie. Właśnie się ktoś zabił, no to mega ładnie. No a tu jest jakiś akacjowiec, znaczy akacja. Tu są jakieś ten, co to w ogóle? Jakieś skrzynie w ogóle robocze było. Tutaj mamy domek taki bardziej, no z liści, no to nie ma co gadać. Tutaj mamy oczywiście plastiki, papier i szkło. Tutaj ten budynek i to, bo tu nie byłem. Tutaj byłem. Tutaj jest takie jakieś losowe miejsce. Tutaj nic nigdy nie powstało, bo nawet nie wiedziałem, co tu zrobić. To jest jakiś losowy wieżowiec, oczywiście z bambusa, no bo co innego. Czekaj, co tam było. Aż mnie to zaciekawiło. To jest najciekawiej budynek. Dobra, nawet nie chcę już tego. To jest najdziwniej zrobiony budynek, w sensie najbardziej różnorodny. Nie wiem, po prostu wwaliłem tu cokolwiek, nie? Cokolwiek, żeby tylko było. O, czekaj, coś tu pisze w tych książkach? Nie, dobra, tu... Szkoła w ogóle. Szkoła i to... A, fajny ten dach. Kurde. Patrzcie, tu są ścieki. Wylatuje woda. Tu są ścieki i wylatuje woda do ogólnego jeziorka. No to naprawdę mega ten... Co tu jest? Jakaś druga kopalnia. Co to w ogóle jest? Tego nie pamiętam już. Czy kurde, pajęczyny jeszcze padną. No, co to w ogóle ten? Jakieś tunele, zjazdy na dół. Yo! O, co to jest? Patrzcie! O! I tu TNT. A tu? Yo, nie pamiętam tego, jak to budowałem. Czy coś mi świta, ale. Ale nie pamiętam. O kurde, i tu jest ta lawa, to pamiętam chyba, jak budowałem. Trochę się z tym męczyłem. Lagma. Ale to wygląda, szczerze mówiąc, zarąbiście przez. I tu, co tu jest? Tu jest ślepy zaułek. No, wszędzie są ślepe zaułki. Nie wiem, po co dwie kopalnie i to tak blisko, tam jest jedna, a tu jest druga. Co to? Co to jest? Patrzcie, tutaj takie kłody były. Dziurawy ten. Tutaj są jakieś losowe miejsca. Patrzcie, co tu, tu w jednym kontenerze. O, to w tym właśnie. O Jezu, to jakiś człowiek umarł w kontenerze. Nie wiem, skąd taki pomysł, ale po prostu losowo tu coś dałem takiego. Dobra, lecimy do kliniki, bo tu nie byłem. Klinika, proszę bardzo. Klinika, nie, to dentystyczny ten.
Dentysta. Gabinet dentystyczny, proszę bardzo. Nie wiem, co zrobię z Lime Ballem. Mam gumę symbolizować, czy co? Co tu jest? O, tu są zęby! O Jezu, dobra, nie chcę tu wchodzić. Szkoda, że to nie gaśnie, jak się klika. Głowa nabita na pał. W takim... Co to w ogóle? Co to w ogóle był za pomysł? Czemu to jest bedrocka? To tak brzydko wygląda. Dobra, idziemy do banku. Ej, dobra, tu mogło być skrat. Wyglądał ciekawie. Co to w ogóle? Ma symbolizować rury, ale to nie wygląda jak rury. Dobra, ten bank jest taki ugly. Taki ugly, że to po prostu... Dobra, w środku nie jest tak źle. Tu jest jakaś recepcja. Tutaj wchodzimy przez kraty. Tutaj włamujemy się. Jezu, ja nie umiałem zrobić systemu walki, znaczy systemu obrony i po prostu coś takiego nawaliłem. Tutaj się wchodzi. Safe się powinien otwierać jak ten, ale my tu wejdziemy po ludzku. A, no i tu po prostu się ten... coś takiego. Super, jeszcze podłoga z piecyków. Bardzo ambitne. Nie? Powiem wam. Dobra, nie przedłużając, to tutaj mamy jakąś łódkę, która jest na jakimś zadupiu w ogóle. Nie wiem, co to w ogóle, jakiś wieśniak. Wszędzie nawalałem tych wieśniaków. Ej, ta łódka jest naprawdę ładna. Nie powiecie mi, że to nie wygląda ładnie. Może nie z metalu i szkło na pewno inne i te kraty trochę polepszyć. Zdecydowanie, ale kurde, nie jest to takie brzydkie. Kadłub też by się przydał. Ale to naprawdę nie jest najbrzydsza budowla, to jest jedna z nawet ładniejszych budowli, jaką zbudowałem. Ten stateczek. Szczerze mi się podoba. Mógł nawet na miniaturkę iść, ale mam lepszy pomysł. No i w środku, no nic z jakiegoś ciekawego. Ale nie, ten statek jest duży, kurde, w środku. Kurde. On z zewnątrz wydaje się mały w miarę, ale w środku jest taki dowalony. Kurde. Jeszcze te kominy. Co tam w środku jest? Co tam w środku jest? Pokaż mi to. Mamy spajęczyna. Super. Tu jest jakiś most, ten zawsze lubię te roślinki wykorzystywać, lubię je bardzo, to takie tak na bagnach. Latarnia, tutaj wchodzimy, taka kręcona i to jest naprawdę spora latarnia, to wszystko na Creative budowałem, no bo wiadomo, że na Survivalu, znaczy ekipę budowałem na Survivalu, jakoś się zbudowałem to, ale wiecie, ale ekipę to mi się chciało, a to w wieku ilu tam miałem lat, nawet nie pamiętam, nawet nie oszacuję wam, bo nie mam dlatego pojęcia, co tam jest. Jakiś statek miał powstać, ale go nie dokończyłem. No to naprawdę super. Dobra, pędzimy tu. Tu jest bar mleczny i tutaj są takie zatoki. O. Dobra, zwolimy i przyspieszymy. I lecimy tu. Tutaj jest tu zapłać. Super. Gość ma dużo hajsu, bierzemy to wszystko. I ten Roxenbeck, który dalej nie ogarnia, że można zbierać się przecież tak. On tak wszystko zbiera. A można przecież tak zbierać. No, ale niektórzy to mało oglądają. O Jezu, to jest takie. Mikstura szczęścia. A nie, dobra, ale tu pamiętam, robiłem taki w ogóle jakieś. Ten, jakiś. O, ale to było fajne. Prysznic. Patrzcie, to jest taki prysznic. Ja, ale ja to wszystko tak pamiętam dobrze. Patrzcie, to jest wiadro lawy. Czekaj, wiadro lawy? No to nawet wygląda jak wiadro lawy. Chodź, czekaj, z drugiej strony. Teraz bym to 100 razy lepiej zbudował. No a park nawet nie ma, co tu nic nie ma ciekawego. To też nie jest ciekawe, tu jest kopalnia. Ej! Ładny ten mod. O kurde, fajnie wyszedł ten mod. Nie ma jak to zbudować, ale kompletnie o tym nie pomyślałem, żeby to tak. Twoje wypłatam, tak. Kopalnia. To jest jakaś lawa jeszcze pod płotkiem. Ludzi. Co to w ogóle? Ludzi po prostu. No ale lecisz se tutaj w dół. Jakieś mniejsze tunele są. Co to jest? Górnik. Po co ja ich nazywałem? Nie ogarniam tego. Dobra, i co tu mamy? Tutaj mamy po prostu jakieś odnoga. Tutaj odnoga, tutaj magma i diamenty w magmie, bo tak to oczywiście działa. Szczerze nie jestem jakimś geodetą czy kim tam, żeby to wiedzieć. Tu pamiętam, że wybuchło mi to TNT, bo jakiś wieśniak stanął na popłytkę. Także wyśmienicie. No ale nie ma co nawet tego komentować. Co to jest w ogóle za jakieś dziura? Czemu ja to lampionami Czekaj, zapomniałem o jednym pomieszczeniu. Co to jest za tajna baza jakiegoś w ogóle? Ten, co to jest za tajna baza? Trzeba przejść przez lawę i przez wodę i tutaj ten. Po czym to jest? Znowu kopalni, to jest w
tym budynku. A ja tu nie byłem. Nie, ja tu byłem. A, to jest ta tajna baza tej mafii. Chciałem powiedzieć Magi, jak z tego Spidermana, ale nie to samo. O kurde, tu jest ten. Yo, ej, to ładnie wygląda. Nie powiecie mi. Był taki czas, że lubiłem bardzo budować modernistyczne domki i zbudowałem właśnie taki i on wygląda czadersko, tego się nie wstydzę. To wygląda dowalenie. Ta bramka, Jezu, jakie to jest. Dobra, ten dom może w środku nie jest jakiś. O, ale tu jest. O, ale mi się tego nie miałem nawet kiedy to dokończyć. Oj, noktowizję dostajemy, żeby widzieć ten. I ładnie lustro, o kurde. Jakie ja rzeczy budowałem. Dostajemy miksturkę i ładne lustro naprawdę. Czekaj. Give Victini efekt, czekaj, jak to było. Efekt Clear Victini. Proszę bardzo, nie chcę żadnych efektów. Ja jeszcze kilka komend pamiętam z comment blokami, jak robiłem swoją mapę własną, kiedyś wam ją pokażę. Nie powiem kiedy, bo nie mam bladego pojęcia, co to w ogóle. A, tu po prostu postanowiłem, że zbuduję ten. Klasa od. Aha, dobra. Postanowiłem, że zbuduję zniszczoną szkołę. Tak, bardzo ambitne. O nie! Pamiętam! Tu trafił piorun i mi spalił pół tego, tu był zakątek żula. Notatka nieznajomego! Patrzcie, jeszcze miałem nick Victini, a teraz jaki mam? A nie, to był ten, Sonic Uwe, ten Victini. Yo, ja nie mogę, jakie to jest ten, jakie to jest szaderskie, patrzcie co to jest. Park. Dobra, jednak zmieniam, nie, no tak. To budowałem pierwszy, potem to i potem tamto. Yo, ale to kit. Ja, to był zakątek. Ten, to jest moje oczko wodne praktycznie, obok domu mam takie. A tu był zakątek żula, jakiegoś żuli. Co tu pisze? Dzień 23. Mam już dobry dom, ale mam już mało jedzenia. Ogólnie zrobiłem tu jakąś historię krótką, taką ten. Kurde, ten odcinek będzie mega długi. 2 godziny. Postanowiłem zrobić historię fabularną, taką mini. Także coś tam jeszcze, chyba tam jakaś notatka była tego gościa. Ja to zachowam, bo mi to się przyda. Mam już dobry dom, ale mam już mało jedzenia. Więc muszę zadzwonić do Ernesta. Co ja mówię? Przecież nie mam telefonu. Muszę pójść na piechotę. Ale mnie bolą oczy od tego czytania. Piechotę. Bardzo piszę. Brzydko piszę. Co to w ogóle? Aha, ja to nie, ja to nie pisałem. Także ja serio nie ogarniałem tak ortografii. Tylko ja to napisałem. Ja to specjalnie napisałem, że wiecie, że jest jakiś żul, który jest niewykształcony i chodzi do gangu żuli i ten, i po prostu on nie umie pisać, nie, bo się nie wykształcił. Czyli tak, zajęła mi cały dzień. Co? A co w ogóle? Ale przynajmniej mam to, czego szukałem. Teraz idę do kamienicy z kamienia, by okraść mieszkanie. Dam to wszystko mafii. Dzień 30 dzisiaj okradnę i spalę szkołę. Dzień 32 zadecydowałem... Zbuduję małą chatkę gdzieś obok miasta. Co ja się dowiaduję? Nie pamiętam tego. Czekaj, czyli on spalił szkołę, on okradł kamienicę z kamienia, która jest obok jego siedziby. Policja. Jeszcze to wszystko obok policji zrobił, no nie, no to jest w ogóle jakieś. Papa kryjówko. Zbuduję małą chatę gdzieś obok miasta. Gdzie to jest? Czekaj, czy to jest Villa Ant... Czy to jest Villa Antka? O kurde. Czekaj, nie, no to nie może być to. Czekaj. I jeszcze z mafią rozmawiał, czyli z tamtymi. A tam coś znajdę? Czekaj, aż mnie to zaciekawiło. Wyprowadzam się stąd do mojego nowego domu. Co? Co? Co to jest? Co to jest? Co ja właśnie znalazłem? Patrzcie. No kurde, co ja znalazłem? Czekaj. A czy oni przypadkiem jego nie za... Nie, to nie on tutaj zginął, pamiętam. To nie mógł być on. Czekaj, czy tu coś cokolwiek jest w tych skrzynkach? Bo to jest siedziba mafii, nie? Mapa... Richard, o kurde. Dobra, warto przeglądać te książki, tu się odwala. Co ja w ogóle jakoś... Ten, kto to jest? Machanuelio!
Ale czekaj, czy tu nie było przypadkiem jakiegoś przejścia? Dobra, czekaj, ja muszę to sprawdzić. Nie, w netherze nic nie ma. Dobra, ja stąd idę. Dobra, tryb widza. Ej, no co ja odkryłem właśnie? To wszystko jest obok... obok... ten, z takich rządowych organizacji, czyli policji i ten, wojska. W ogóle jakiś... ten... Dobra, Richard. Ach, ty nudy. Nie ma co do roboty, a już nic nie ma. Nie robimy od co najmniej 12 dni. Skapnąłem się, że pisałem... Nie, dobra, jednak ja to specjalnie tak pisałem tylko. Że pisałem dwukrotnymi literami, hi, hi, hi. No więc chyba idę po do drugiej bazy, o ile szef pozwoli. Aha. Dobra, czekaj. Wielkie nudy. Dobra, co tam można wywalić? Czyli ogólnie... albo nie, wezmę to. Wezmę to dla pamiątki. Gdzie to jest? Tu jest. Dobra, czyli ogólnie ten żul stąd spalił szkołę, okradł to miejsce i poszedł do jakiejś chatki na uboczu, a jeszcze wcześniej do mafii, a w mafii się okazało, że straszne nudy i proszą, jeden gość prosi o przeniesienie do innej bazy, czyli chyba tam była inna baza, coś takiego pamiętam. Jezu, co tu się dzieje? A tam ładne są takie gotyckie jakby style. A tu? Co to jest? To przypadkiem tu nie było innej bazy? Czemu to jest drugie logo McDonalda, co tu chodzi? Dobra, lecimy dalej, bo ja trochę odbiegłem od oglądania i wczułem się w fabułę tego, jak to za bardzo fabuły nie ma nawet. Co to jest za książka? Zaklęta książka, no super. A co tu można? Nie, czy tu serio nie ma żadnych... Aha, bo to trzeba samemu, to jest siłownia. Dobra. Dobra. Yeah. Dobra, police, police. Co jest na górze napisane? A, po prostu jakiś gówno za przeproszeniem. No bo tu nic nie ma. W komisariat W. Czemu to jest W? Czekaj, czekaj. O kurde, to jest jakaś tajna baza. Więzienie? Bandyta? Bandyta, co jest? Łop tu ten! Komendant Jarek! Jeju, jeju, dobry, jasno idę, nie chciałem widzieć, że policja więzi. Nie no, w sumie to nie są bezbronni obywatele, ale... Ale mi się spasie. Nudno trochę. Ciekawe rzeczy, ale nudno trochę. Wiem, dwie sprzeczne tam reakcje. Dobra, czyli to są jakby dwie wyspy. Inaczej. Można powiedzieć, że to jest Manhattan. Dobra, nieważne. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Zamyśliłem się. Ej, a patrzcie, ładne takie szkło, nie? To teraz zwróciłem uwagę, że tu jest takie szkło, a tam już jest normalne. Ładne, ładne, podoba mi się. A i tu jeszcze takie ten, ale tu nic nie ma, no to jest tylko taki syf. A co tam stało? Co tam wybuchło? Ja chyba tam zacząłem rozgrywkę pierwszą. Tu jakiś kolejny blok, który nie powstał. Tu jakiś ten. Z lampionami oczywiście, co mają symbolizować latającą tą. Ale kiedyś balony robiłem lepiej, teraz te balony moje wyglądają. Otóż nie wiem, czy to wygląda lepiej niż teraz. W każdym razie... to wygląda ładnie. No dobra, poznaliśmy historię tej części, teraz idziemy do drugiej. Tu nigdy nikogo nie było, zawsze mnie to denerwowało, bo te wieśniaki stąd uciekają w ogóle i to takie trochę jest... co to jest? Książka z piórem, czy ja tu coś napisałem? Nie, to nic nie ma. Dobra, logo McDonalda, czy tu jest drugi McDonald's? Nie, to jest Biedronka! O kurde, dobra, czekaj. Co tu jest? Budynek, dobra, nie chcę mi się tych nazw czytać, wybaczcie, ale... ale wywalone w to trochę mam, tutaj beacon, nawet ładna ozdoba, nie powiem. O kurde, to jest ładne. To powiem? Jeszcze ładnie tak się kręcą, ten. Ta lampa z beaconem jest całkiem? W sumie, A to co to jest? Co to w ogóle? Jeszcze takie coś na górze. Ale logo Minecrafta, które nawet nie wygląda jak logo Minecrafta za bardzo. O! To jest podziemny tunel? A. Podziemny tunel, no jakbym miał World Elite, ale nie umiałem używać World Elite i dalej nie umiem. Tutaj miał być tunel do kolejnej części, tam jest ukryta chata, gdzie robiłem fabularne rzeczy, sam jakby dla siebie. Jakby się nudziło, albo chciałem jakąś płytę 12 czy coś tam, tą mroczną z Herobrine'em i Creeperem. Tu wszystkie te budowle
były inspirowane z mojego życia. No nie wszystkie, ale... ale niektóre były. Tu na przykład byłem z moim tatą na takim konkursie i ogólnie sportowym. I jak był dzwonek, czy gwizdek, to ja się nie skapnąłem, że był gwizdek. Wszyscy was startowali, ja wystartowałem jakieś 2 sekundy po nich. A i tak zajęłem 3. miejsce, bo mega szybko biegnę i po prostu tam i dogoniłem, ale kurde, to był taki przypał, Jezu, ja to pamiętam do dzisiaj. I tam zgarnąłem jakiś medal, nawet wisi tu po mojej lewej. Tu wisi, tam, dobra. Tak, to mnie te kojarzę. Jeszcze coś tam, jakiś odcinek kiedyś oglądałem. Co to jest? Wstęp zbroniony, co tu będzie? A, tu nic nie ma. A tu? Tu nic nie ma, dobra. Ale ładnie to wygląda. Chciałem coś takiego na ekipie zbudować, ale w końcu chyba nie zbudowałem. Albo już nawet nie pamiętam. Nie, chyba coś chyba było. Dobra, co tu jest? Biedronka najlepsza. Wpadaj do, bo jest spoko produkty. Kurde, jak to jest? Biedronka niskie ceny. Biedronka pusto, a to po prostu tabliczki zepsuło. I nic się nie wpisały. O kurde, komputerek stary. Stary sposób budowania komputerów. Czemu tu nie można przejść? Chłopiec uwięziony. On ma ten, jak w ostatniej animacji, co nagrywałem, gdzie było dużo ketchupu. Polecam obejrzeć, jeśli to w ogóle jest. Jak to głupio wygląda, ja pierdzielę. Dobra, tu jest... idź do Biedry, chłopie czyno. Chłopie czyno, co to... Tak, jest w ogóle takie... Mariusz? A... inni nie są nazwani. A co tu jest? Wstęp tylko dla personelu. Wiedziałem, że to tu musi być. Mariusz, czy on ma jakieś... Później to przejrzymy, bo to jest naprawdę fajne miejsce, które wywołuje mu u mnie piękne wspomnienia. A to w ogóle jakiś, nie wiem, jakiś entr, cokolwiek to dałem. Tu jakiś akwarium. Mogę ich tam wrzucić? Nie mogę. Mogę? Nie mogę, dupa. Przepustka pand. Kapsuła pand. Jeju, kapusta. Kapsuła panda, tu nic nie ma pand. A czekaj, tu są pandy. Łooo! Co tu pisze? Środowisko pand? Nie psuć. Kurczę, nawet symulacja słońca, tu mogę glowstone'a dać. Jeju, ale czekam na resztę fabuły. Co tu się w ogóle stało? Zostałem jakąś notatkę Richarda i notatkę tego, ale nie wiem co dalej. Muszę to zaraz ogarnąć. SEO. Coś kojarzę, to logo też coś kojarzę. Coś wtedy z komputerem robiłem i coś takiego, coś mi przyszło do głowy, zbudować klub nocny. A bardziej dyskotekę niż klub nocny. Tak, bardziej dyskotekę, zdecydowanie. O, tu jest jakiś ten, dobra, tu są stoliki, nawet ładnie zbudowane, takie przeszklone. O, dobra, już myślałem, że nie ma wyjścia stąd. Dobra, to zaraz. Co tu jeszcze mamy takiego? W sumie zostały mi tylko takie ciekawsze budowy. O, dobra, tu jednak ten. Tu jest, co tu pisze? Zbiornik wodny. Dobra, to jednak nie będzie miało dwóch godzin, tylko godzinę. Co tu jest? Tu jest przejście, tu jest do remizy, tu jest brama do remizy. Tu jest straż pożarna, no, czyli remiza straży pożarnej. Tutaj są świecące... o Jezu! Tu jest ciemność i w ogóle ten, ale patrzcie, tu są czerwone te stroje. A teraz to zmienili, że ten, chłopcy ten jest utknął. Tu zmienili, tak teraz, masz wypuszczać. Co ty tu będziesz siedział? Ogólnie to teraz to zmienili, nie, aż tak nie świeci, żeby widać było jaka to zbroja. Bo tak to nie widać, co to jest za zbroja. Tutaj jakieś standardowe wyposażenie, kij, super, kij odrzut 2. Czekaj, chcę wypróbować na nim. Ha, ale zabawa! Czekaj, chcę na tym drugim. Gdzie on jest? Tu jest. Hehe! Taka zabawa, jeju! Maskotka straży pożarnej. To wziąłem od Doknesa, bo Doknes takie zawsze robił.
Tu jest woda ze zbiornika. Dobra. Toaleta. Kurde, wpadłem takie coś. O, jaki symbol. Co on robi, te świni? O, wolę nie patrzeć. Szef, szef! Co tu jest? Tu nic nie ma. A czekaj, tu notatka chyba jakaś była? Nie, tu odrzut dwa różdżka, dobra, biorę to. Jajko żółwie. Żółwie jajo. Proszę bardzo, chyba ci pasuje. Dobra, lecimy dalej. Świnio, gin! Zerwałem ją ze smyczy, dobra. Tam, tutaj jest do zbiornika. O kurde, ale golem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, przynajmniej symetrycznie to zbudowałem. Zaraz wam pokażę, co jest tu i tam. I co tam jest, bo już widzicie, że tam są bambusy i coś tam musi być. Kolejny przystanek. Fontanna. Tutaj takie fontanny do góry jakby. Tutaj jest... Co to jest? Żabka jakaś, tak? Sklep ten, nawet nie jest podpisany. Ale tu ładnie nawet wygląda. Patrzę. Czy nie wiem, czy nie by wyglądało tak. No ale dobra, no już. Niech będzie taka chłopca wymyśliła. A poczekaj, patrz. Jakby takie coś było i takie. O, i jeszcze tak. Teraz wygląda, mega. Jo, pamiętam tą flagę. Trochę to robiłem, ale opłacało się. Start na, do rakiety. Bo ja sobie tu wlecę. I wlecimy do rakiety. Wtedy jak robiłem to, to oglądałem na tablecie Men in Black. Z boku, gdzieś tu, na biurku. Także śmiesznie bardzo. Dobra, tu jest ta ulica, która potrójnie przechodzi na ten, dalej są dwa pasy. Znaczy po jeden pas z jedną i drugą. Kino. Tak, mówiłem, że ten klot to kino. A czekaj, co tu jeszcze jest? Tu jest jakaś kolejna chatka żuli? Co to w ogóle? A, tu jest zbiornik wody, patrzcie, jakie sprytne. Zbiornik wody. Co on jej robi? Dobra, nie mocno, no to... Dobra, to ładnie nawet wygląda, co to pisze? Magazyn z całą wodą z miasta. No kurde. Nie wiem, czy to wygląda jak cała woda z miasta, tymczasem... Tymczasem ocean, czy tam morze, nie wiem, co to tam jest. Nie widzę, nie mam za mały render distance. Ale śmiesznie to wygląda. A czekaj, czy w tej szkole będzie jakaś notatka od tego gościa, co spalił to wszystko, tego żula? Czy to będzie to? Czekaj. Nie, tu nic nie ma. Tu coś jest. Tu też nic nie ma. Są jakieś skrzynki, ale to... Nie wiem, czy to ma to być, czy... Z jakiś easter egg jak był ukryty, czy ona gdzieś leży tak niewidocznie. Posuń się, nie, to jest kura. A... No to już czytałem. Nie, dobra, tu nic nie ma. O, handlarz przyszedł. Jak dawno handlarza nie widziałem w Minecraftie. Tak, zwykle jakiś syf. Ciekawe, czy ten gość zamieszkał. Jeszcze później sprawdzę te budynki tam, czy on na pewno tam gdzieś nie zamieszkał. Bo możliwe, że tam gdzieś zamieszkał, a ja to przegapiłem. W każdym razie wracając. Lecimy do kina. Tu miała powstać kolejna ulica i łączyć się z tamtą i tam miało być przejście i tam miało być... Ja nawet w końcu tego nie zbudowałem, bo miałem szkołę i potem już mi się nie chciało. Patrzcie, jak to jest źle w ogóle. A. Kino. No dobra, teraz to lepiej wygląda. Bardziej symetrycznie. Co tu? Tu już się boję tych. Zapalać, gaszę światło na sali. To był taki mechanizm, który mega uwielbiałem w tamtym czasie. Recepcja. Elo? Emilia. Środa. Film. Avengers and. Czy end miało być, czy co? Endgame. To są takie filmy typowe, tylko trochę przerobione. Poniedziałek film. Sezon na misia 3. Okej, dobra, wtedy to jeszcze oglądałem. Piątek film B2S2. Czwartek film Sonic Szybki. Jak wtorek film Minecraft Gra Świata. To w ogóle jest. Man in Black 5. Kurde. Man in Black 5. Ale bym chciał. Nie no. Will Smith i ten drugi, nie pamiętam. On grał. Tego starszego agenta jeszcze grał. Two-Face'a, którego bardzo lubiłem. W tej starszej wersji. Batman Forever. Tak. Bardzo lubiłem wtedy tego. Co prawda w Dark Knight od Nolana z ten Christianem Bale'em też był spoko, ale już nie aż tak. Dobra, i patrzcie. Tutaj chcę ten światełka. A jak chcemy oglądać to
Unloko, wyłączamy i oglądamy seans. Dobra, ja wam nie przeszkadzam, widzowie, bo jesteście tutaj zajęci. To jesteście wy, a to jestem, to jest mój ekran, ten. To jest mój film, oglądacie. Co ty tak patrzysz na tą dźwignię? Co ty, czy na ścianę? Nie wiem, skopy odklejony. Tu jest serio pusta przestrzeń. I czy to serio? Dobra, nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, wkraczamy w najlepszą część. Ale zanim to, to ja jeszcze wam pokażę to. I to wam pokażę, to, a to później. A tak to wszystko już zwiedziliśmy tutaj mniej więcej. Dobra, co tu jest? Tu taki ładny przedsionek, który lubię bardzo. Restauracja Bingo. Bingo, bo taki pies jest u nas. Niedaleko. Ale to wam nie zdradzę, co ten. No, tu nic nie było. Tutaj jest kolory. Dobra, nie wiem, co to w ogóle ma być. Rybeczki. No dobra, nie było to aż, nie jest tu aż tak kolorowo. Znaczy kolorowo jest, ale nie jest to aż tak ciekawe, jak myślałem. To jest ogólnie, to jest chyba we Wrocławiu. Ogólnie to jest miejsce, gdzie normalnie wchodzisz, akurat to było z tej strony chyba, ale wchodzisz sobie, nie, tu był jakiś billboard, a tu wchodzisz sobie i normalnie wchodzisz takiej po górce i wchodzisz na budynek i budynek jest jakby w skale, ale to jest zbudowane normalnie na ziemi od nowa wszystko. I najlepsze jest kurde to, że wchodzisz sobie tak i tu masz, trawę normalnie wszystko, ja tu ogród zrobiłem, co tu w ogóle jest? O kurde, tu coś jest. A, nie przeczytam tego. I tu normalnie masz ten, no nie jest to park tak jak ja tu zbudowałem, tylko po prostu zieleń i coś tam jeszcze, ale no naprawdę robi to wrażenie, nie powiem. Muzeum to nazywa się Ogrodnictwa Narodowe. W tym muzeum znajduje się wszystkie rośliny z Minecraft 1.14.2. Czy widzicie? Ja teraz gram na 1.16.1, tak? Tak? F3? 1.16.2, tak? Czyli dwie wersje później. Czyli jakiś rok po tym? Coś takiego? Dwa lata? Nie pamiętam już. No to nie oddaję takiego piękna, jak tam było, gdy byłem, bo to była wystawa roślin, która co jakiś czas cyklicznie chyba odbywa. No ale postanowiłem, że coś takiego zbuduję, tylko trochę bardziej w stylu minecraftowym i po swojemu. Wysoka trawa, duża paproć, no i to wszystko jakieś, nie wiem, trawa, no to powiedziałem trawa. Usnięty krzak, o to usnięty krzak, no co tu więcej do myślenia nie ma, tutaj jakaś umywalka. Jagoda, kaktus do samej góry. Tutaj wszystko dosłownie jest, nawet taka pnącza się rozrosła, tutaj drzewko jakieś gigantyczne, takie ładne. Tu jest jedna strefa, tu jest druga strefa. Co tu jeszcze mamy? Tu lecimy, są usunięte krzaki. Tam pod ziemią jeszcze jest, pamiętam to, tam były wodne. Tutaj są wszystkie jakieś rodzaje grzybów, muchomor i brązowy grzyb. A to nie jest borowik? To jest borowik, co ja tu napisałem? Czekaj, weź to. Borowik. Borowik, proszę bardzo. No ale nie ma tu teraz wszystkich roślin, bo to dalej nowe. A tu miały być podwodne, bo nie zmieściły mi się na górze, więc ocean. No i tu wszystkie jakieś rafy koralowe, widzicie ile tego tu jest. Tu nawet nie zmieściło mi się jedno. Znaczy mogłem to tu udać, no ale dobra. Martwy warchlacz koralowca mózgowego. Dobra, to są jakieś w ogóle odklejone nazwy. Tu mogłem dać. Czemu ja tu tego nie dałem? Tu chyba wszystkiego nawet nie ma. Chyba wszystkiego nie ma, to są głównie koralowce, no bo to... Jezu, 1.13, nie? Dobra, to zwiedziliśmy, bardzo fajne. Tutaj dotknąłem kaktusa i takie małe kolce mi się wbiły w palce, potem to wyciągałem jakieś 10 minut. Takie małe kolce, duże jak było. Tam jest jeszcze mega miejsce, ale to już później, to chyba moja ulubiona budowa z tych wszystkich. Zaraz sprawdzimy jeszcze historię żula, czy tam przypadkiem nic nie ma, czy tu nic przypadkiem nie ma takiego, że tak powiem, ukrytego, bo ja bardzo lubię... O! Tu jest to! Patrzcie, już wiedziałem, że jak tu jest dżungla, pamiętałem, że coś tam czasami lubię generować biomy po swojemu i tu dawać mączkę kosną, trawę i tam jest to, więc tam jest dalsza historia tego gościa, tego żula. A tam jest taki ciekawy dom, właściwie posesja, willa, coś takiego. A tu jest niedokończona nowoczesna, znaczy nowoczesna, taka gotycka trochę wioska. Taka na bagnach, taka typowa, bardziej spokojna niż ogólnie miasto i lepiej zbudowana, zdecydowanie 100 razy lepiej. Także może bez zbędnego gadania tu przejdziemy.
Co to, jak to się właściwie nazywa? Prywatna wieś, tu powstało... Powstało? Można kupić od starego... prywatna wieś, to można kupić od starego, co to w ogóle, nie wiem, starego wójta czy co. Tutaj są kible, toaleta, to wszyscy siedzą. Tutaj jakieś tu nawet nie wpisałem komendy. Pomnik imienia starego, pomnik imienia starego miasta, teren, co to w ogóle? Teren prywatny, nie, to nie pisało tak, to te tabliczki po prostu z 1.14 na 1.16 się pokićkały i no i widzicie co się stało. Nie wchodzić, bo zabije. Posesja Władka i Maroli. Marioli, dobra co. Co dzieje tu ludzi? Patrzcie, lubię te dachy, takie parasole w ogóle. Parasol. Co to w ogóle jest? Tu jest jakaś ten, takie jakieś robocze. Ale co to w ogóle ten? Czemu tu jest tyle wieśniaków? Tu wszyscy wieśniacy przyszli z ten. Albo mi się nudziło ich tyle na spawnie, nie pamiętam. W każdym razie bagna. Ten dom, to pamiętam też kiedyś. Jak budowałem go, coś takiego tu jest i coś takiego. Teraz lecimy tutaj, tu jest domek, o kurczę. A tutaj jest taki syf, bo tu krzywa to trochę wyrosło. Tutaj jest taki syf, bo stąd brałem coś takiego i sobie budowałem, nie? Bo ten, bo tak było po prostu łatwiej, sobie kategoryzowałem bloki do budowania. Ja jestem typowym graczem takim bardziej budowniczym niż jakimś PvP graczem, także no wiecie, tam bardziej ogarniam jakieś budowania. Kamienica do zamieszkania zajęta. Wiem, że nie po wszystkich budowlach, chociażby po tym pomniku widać, że umiem budować, no ale nie oszukujmy się, no to było jak miałem ile. No nie wiem jak, kiedy był 1.14, w każdym razie no dawno temu. Wtedy to ja dopiero uczyłem się budować, a teraz już umiem budować. Jakbym chciał teraz budować budynek, to możecie wyjść na 1.19 albo na Minecraft ekipę sezon pierwszy i zobaczyć. Co tam się odwalało. I dalej się w sumie odwala czasami. Czasami to buduje ładne mega rzeczy. Kamienica Henregi i Kacpra, wstęp tylko dla mieszkańców. Dobra. Henry, czy tu też będzie coś fabularnego? Chyba nie. Nie wygląda jakby coś miało być fabularnego. Ale tu, to miejsce jest ładne, to takie to nowoczesne, trochę takie stare, to jeszcze bloki takie wyglądają jak taki typowy. O, wszedłem w perspektywę, widać, że na przypadku zapomniałem, że tak się w ogóle da. Dobra, szybko zwiedzamy, bo zaraz mi gardło wysiądzie, jeszcze muszę trzy rzeczy sprawdzić, łącznie z tym. Także patrzymy, tutaj taki budynek, no to no budynki nie wyglądają super wewnątrz, lepiej wyglądają z zewnątrz. Tutaj po prawej jest ciekawy budynek, ale to zara. Czy tu coś jest ciekawego? Na tu nic nie ma. Strych. Okej. Pokój Szymka. Teraz się skapnąłem, że to jest przecież Netherite. O, tu jest fajny, to jest coś z mafią związane, to zaraz zobaczcie. Aha, oczywiście ten. O Jezu, moje gardło tak mnie boli, że już... Zara, normalnie muszę szybko to zrobić. Prywatna, zakaz wstępu, dobra. Już nawet tego za bardzo nie czytam, bo ja to muszę szybko wszystko przejrzeć. Dobra. No tu nic nie ma. Ja to muszę szybko przejrzeć, bo mi Zara gardło wysiądzie. Mówię wam, już mnie tak boli. Dobra, co tu mamy? O, tu taka altanka ładna. Fajne, fajne. A co tu mamy? Co tu mamy? Nawet nie dokończyłem tego robić. Mamy pszczelarza typowego. To jakiś budynek taki, że tak powiem, kamienica Karola. No to nie wygląda kamienica, ale dobra, no co tu jest? Co tu jest? Pokój Adama, Adam i Ewa, Adam i Ewa, Adam i Ewa. O kurde, ale żłoba. Czy tu w beczkach coś jest? Wtedy jeszcze beczki zacząłem używać, ale szczerze... O, i to ładny dach taki zacząłem budować. Znaczy ładny, no lepiej to wygląda, ciekawie to wygląda. A co tu jest? Tu jest bar, szczerze mówiąc. Chyba tak to było, tak? Bar u Pawła, piwo i alkohol. O Jezu. Ach, magazyn. Browarek Pawła. Yeah. O Jezu. Tu możesz jedzenie. Nie, ja wolę browarka. Dobra, co to? A ty, taki dom na podniesieniu. Kamienica Mai. Mieszkanie
kogo? George'a. George'a. Nawet tak się nie pisze George'a. Już nie wiem, jak się pisze George'a. Zawsze mam problem z tym George'em. Nie wiem, jak się to w ogóle, takie głupie słowo, imię, znaczy, nie wiem, jak to się pisze nigdy. Kamienica do sprzedania, cena 82 tysiące? Za taką kamienicę to... Nie wiem, ile bym dał. Na sprzedaży, na rynku się nie znam, ale... Na pewno nie 82 tysiące. Kogoś coś boli. Z taki syf, gdzie masz 1 metr ten, to już w ogóle, nie wiem, może z... Nie wiem, 10 tysięcy, ale nie więcej. To bardziej za posesję niż za ten budynek, bo można wywalić i zbudować coś lepszego. Kamienica Mariusza, tu też używałem tych koralowców, ale szczerze mówiąc wolę zwykły kamień używać niż tych głupich koralowców. Bo to zawsze taki... Na survival już tego nawet zebrać nie da za bardzo, bo to taki problem z tym zawsze, że to po prostu nawet nie ma co próbować. Stał jeden budynek, jeszcze ten czerwony, który pamiętam... Chyba on ma jakąś historię, czekaj, czy tu przypadkiem nie ma... Tak! Ogłoszenie. A, nie mogę tego zabrać. Tu jest browar Pawła. Dobra, tu... O, tu są te ładne drzwi. Tu pokój Pawła. Tak, tak, to jest to. Tu pokój Pawła, dlatego oni mają darmowe piwko. Pokój Andrzeja, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Tak podejrzewam, bo dokładnie nie pamiętam. Tu jest miejsce, gdzie sprzedają alkohol. Nie, to jest miejsce, gdzie kupują. Nie, to są toalety. Pomyliłem miejsca w ogóle. Gdzie było to miejsce, gdzie kupowali? Zostawię deszcz, bo jest klimatycznie, pasuje do klimatu bagien. Elo, witam cię w mojej kamienicy, tak w ogóle to Artur. Super. Artur. Masz ładne mieszkanie. Ale ze mną, że wygląda. Dobra, ogólnie wiem, o co tu chodzi. Tu jest ten, ten. Nie, co? Gdzie jest to miejsce, gdzie oni kupowali alkohol? Coś takiego było. Tu jest to miejsce. To jest przed domem, a nie ten. To jest browar Pawła. Dobra, ogólnie chyba historia jest taka, że... A tu saltanka taka jakby. Tu bardzo wakacyjny klimat. Historia jest chyba taka, że ogólnie... ten gang jakby tych... To oni jakby... pamiętam. Coś takiego to było chyba nawet fabularne. Bo przypadkowo spaliłem ten park połowego i stwierdziłem, że to będzie fabularne i ogólnie oni tam mieli siedzibę, ale park się spalił, więc gość jeden z tych żuli otworzył biznes i zrobił swój jakby bar, nie wiem jak to nazwać, sklep z piwami i na tym zarobił i kupili sobie mieszkanie i tutaj teraz mają siedzibę, a tu jest coś z mafią i ten gość też trochę o mafii coś gada, dobra, przeczytamy to. Tu już wszystko zwiedziliśmy, tak, oprócz tego budynku, na koniec. O Jezu, co tu się stało? Dobra, to na pewno nie wygląda. Ajajaj, dobra, ja to muszę, czekajcie. To muszę skopiować, Ctrl C, tu Ctrl V. Tu muszę to wszystko Ctrl X, a tu muszę Ctrl C i X. Tu muszę Ctrl V. A tu muszę Ctrl X. Nie mogę tego usunąć. A dobra, mogę. Coś tu się w ogóle... Tak, nie wiem. Drodzy przyjaciele, mniejszym ogłaszam, że dziś, 24, do tego 21... Dobra, to nie było aż tak dawno. To nie dziwię się, że... A pamiętam, to budowałem mega dawno temu, w 1.14, i potem 1.16 na jakby ten lekcję w szkole, to mi się nudziło i czasami sobie budowałem to miasto. I tam poprawki coś tu i tam. Tu też głównie, ale głównie najbardziej tutaj. I wtedy to budowałem na lekcjach czasami, albo na przerwach mi się nudziło. I wtedy dodałem ten element historyczny, nie wiem, taki jakby, nie wiem, ciekawszy. Dobra, czytamy. Drodzy przyjaciele, mniejszym ogłaszam, że 24 maja 21 idziemy do Pawła na browarka. Następnie wybierzemy się w podróż przy ulicy po całym mieście obok kremowego budynku. Kremowy budynek jest tam. Kremowego budynku. Podróż odbędzie się dziś wieczorem. Okej. O godzinie 9 do 9.40. Jeden z was poprosił mnie niedawno o jeszcze jedną rzecz, mianowicie o przyjście na imprezę do domu Pawła. Dobra, tu jest dom Pawła. W dniu... o godzinie będzie śpiewanie piosenek harcerskich, dobra, nie wiem,
gadanie, tańczenie i oczywiście picie. Zachęcam Andrzeja. Andrzej Krukowski, szef GKP, czytaj gromady kolegów piwa. To było, chyba było nawiązanie do tego, do PPP, czyli Polska Partia Przyjaciół Piwa. Jezus. Jaka tu jest historia. Dobra, zwiedzamy ten budynek i jeszcze tam. Tam już nawet nie ma co, bo to jest tam ten budynek. Oto taki zniszczony, stary, to nawet nie ma jak wejść. Kamienica, wstęp zbroniony. Dobra, tu to jest wszystko zniszczone. Tam jest piwniczka z ciekawymi rzeczami, o ile pamiętam. Wchodzimy na górę, tutaj pokój Elizy i Dominika. Dominik, no, ma wszystko wywalone, tu nawet nie ma co ten. Tutaj beczkę coś jest, to jest chyba siedziba mafii, co, o ile pamiętam. Coś tak cały czas przeczuwam, bo to nie aż tak dawno było budowane. Pamiętam, jak tą ścianę budowałem, to wtedy oglądałem jakiś odcinek u tego, u Admirosa. Który swoją drogą ostatnio trochę spadł w jakości bimach, no ale dobra, niech będzie. Co to jest? Czekajcie, tu jest jakiś schowek, a tu za obrazem jest tajne przejście do magazynu mafii. Magazyn mafii. Magazyn mafii, dobra, tu nic nie ma. Magazyn mafii. Tu mafia wykorzystała tamta z portu, co zabija ludzi i tam jeden w tym. Wykorzystała normalnie opuszczone miejsce do swojej siedziby, gdzie zabijają, znaczy zabijają, gdzie coś tam robią, nie wiem właściwie co oni robią, bo nie mam na to jakiegoś wytłumaczenia, to jest jeden nawet gość, ale on jest chyba mafiozą. No. Co to jest? Co tu jest za klip w ogóle? Czemu to jest miód? To jest jakieś przejście do miodu? Ja tego nie zauważyłem, a ja tu byłem przecież. Yeah. Dobra, lecimy tam, bo chcę poznać historyczną część, a na koniec zostawiłem najlepsze. No, nie przeginałem z tym, mówiąc, że ten odcinek będzie długi. Dobra, jesteśmy tu. Czekajcie, wezmę sobie Creative'a. Lecimy. Musi być klimatycznie. Także lecimy przez deszcz. Tutaj drzewka są. Tutaj, o, lubię coś zawsze takiego. Jak tak jest? Czekaj. Tak, tutaj trzeba to zniszczyć. I idziesz sobie przez ten. I tak jesteś. O, i tutaj tak leje. I tak idziesz, tutaj na przykład leje. I nie możesz wtedy przejść i tak ten, żeby cię nie zmoknąć. Lubię takie rzeczy. Dobra, idę, co tu golema widziałem? Nie, to kura była. Dobra, idziemy. I tutaj jest ten żul, czy tu coś jest, czy to po prostu tak dla bajeru? Nie, tu, czekaj, tu coś jest. Tutaj są beczki, no dobra, tu te beczki to takie rybackie, to nic ciekawego. Tu coś ukryte było, coś kojarzę, że... Ja zawsze lubię jakieś w klipach budować ciekawe rzeczy. Ale tu nic takiego nie kojarzę, dobra. Czy on tu będzie? Nie, widzę, że go nie ma. Aha. Serio? Tu nic nie ma! No nie gadaj. A to są kolejne kopalnie, a to już nie moje. Tu nic nie ma. No szczerze myślałem, że fabuła będzie ciekawsza. No tam ani nic o mafii nie było. Tu ani nic nie było. Ten, czekaj, tu coś jest. Ale to już jest moje takie budownicze. To może... A czekaj, co jest tu? Tu nic nie ma. Można to zniszczyć. Dobra, lecimy. Ogólnie budując ten dom inspirowałem się myślą o moim kuzynie. Także, a tutaj sobie, pamiętam, tutaj sobie chodziłem po tym lesie i puszczałem tą piosenkę, tą płytę. Pamiętam, to było takie w ogóle odwalone. Dobra, co tu jest? Bo ja w ogóle tego za bardzo nie pamiętam. Tutaj oczywiście krzywy mur, który budowałem, budowałem długo. Tutaj chłop, który se chodzi, kto to jest? Antonino, no nie gadaj. Antonino, o kurde. A tutaj są zwierzęta. Tutaj jest pole uprawne, które swoją drogą raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, no dobra, mogłoby być nawet o jedną kratkę dłuższe, ale cóż, nie będę się czepiał. Tutaj jakiś ten porośnięty, tutaj piesek, jak się nazywa? Nie ma imienia, trzeba mu dać imię Rocky Balboa. Tutaj jakaś altanka, tutaj była jakaś studnia, a to jest studnia, nie, to jest.
A, Black Diamentu? Okej. Dobra, te krzesełka są śmieszne, one to są te, są banery po prostu w ziemię i to wygląda tak goofy to wygląda. Dobra, co tu mamy? Wchodzimy do domku, bo tu w zasadzie nic nie ma, tu też te dynie gdzieś były, pamiętam. Tak, tu są dynie, nie, to są melony, nie dynie. Czy tam arbuzy, jak to woli. Tutaj coś było, więc jestem pewien, że tu coś było, tylko po prostu zniknęło. Lecimy tutaj i w ogóle położenie tego mikrofonu się już podczas tego odcinka 4 razy zmieniło, bo nie wygodne tak w jednym miejscu. Nawet ten dom jest, szczerze mówiąc, no taki trochę. Tam coś jest, czekaj, co to jest? Miczka. Czy tu coś będzie jakiś fabularny? Nie, tu są tylko te płyty. Oj, tu jest ładny sztandar, podoba mi się. Tam coś jest? Nie. Nie. Dobra. Tam nic nie ma. Tu coś kojarzę, że chyba było, ale chyba widzę właśnie, że nie ma. Tu coś jeszcze jest. A, to te tory były. Yeah. To były te tory. Wy nie wiecie, o co chodzi. Ja to też budowałem już tak dawno, tak mega dawno temu. A kto to? Kto to jest? Kto to jest? Dobra. A czekaj, w sumie zamuruję to i tak polecę. No czyli w sumie podsumowując, to przejrzeliśmy sobie starsze, znaczy stare, no, nowsze i najnowsze części miasta. Dużo wspomnień. Ja tego świata teraz nie usunę po zakończeniu odcinka, ale naprawdę, kurde, wspomnienia mam zarąbiste z tego. Odkryliśmy jakieś stare notatki, które swoją drogą są mega bekowe. Notatka nieznajomego. Nieznajo w ogóle, Richard, ogłoszenie dla członków grupy, co to było? Gromady kolegów piwa i ja nie mogę, książka z piórem, po prostu, co to było? To było tego żula, a nie, wielkie nudy po prostu. Dobra, no szczerze mówiąc, a to? Jest po prostu książka z piórem. Dobra, no szczerze mówiąc, dobrze się bawiłem, naprawdę. Kurczę, nawet kolorystycznie pasuje, bo patrzcie, jak się kolorystycznie zgrało, patrzcie! Ten szary pasuje do tego czarnego, ten złoty pasuje do moich obramówek, mega dobrze pasuje do tych obramówek złotych, i jeszcze czerwona pelerynka, no nie, no to wygląda kozak, patrzcie jak to pasuje mega, ale to pasuje kozacku, kurde, jak to kozacko pasuje. Jeszcze tak lata jak na Bedrocku. Dobra, podobno da się zmieniać skin do tych elitr, znaczy pelerynek. A czekaj, jak mam teraz elitra, to czy ona teraz będzie wyglądała jakoś inaczej? Patrzcie, mam taką elitrę. Taką, o. Nie no, mam teraz taką elitrę, fajnie. Woo! He! I czekaj, fajerwerki chcę. Woo! Dobra, nauczyłem się latać na creative na tym. Czekaj, przeskoczę to. Ale zabawa? Normalnie? A dobra. Dobra, wylądujemy tutaj, bo to jest takie sentymentalne miejsce. Dobra, widzowie, no mam nadzieję, że film wam się spodobał. Widzimy się niedługo. No i kurde, elo, Elubina.